Czas na trochę prywaty. Podobno w życiu Dawida Kubackiego są trzy miłości. No, żona, rodzina, wiadomo, praca to też, ale słyszałem, że twoje serce skradł niedawno ten oto jegomość. No troszkę tak. Bardziej, tak powiem, na początku to było żony marzenie, żeby takiego psiura sobie sprawić. No ale jak wiadomo, no to jest istota fajna i człowiek się szybko przywiązuje i gdzieś te uczucia się pojawiają. Do tej pory to głównie się taka interakcja odbywała na zasadzie, że coś go trzeba było próbować nauczyć, żeby on był jednak troszkę chociaż posłuszny, no bo jednak to jest kawał psa. Jak widzisz, to jego wszystko interesuje. A żeby się troszeczkę słuchał, no to trzeba było z nim trochę popracować. Ale to jest, no wiadomo, to jest taka z nim praca. Ale później, no, wszelkie zabawy jak najbardziej. On jest bardzo, bardzo przytulaśny, on się lubi przytulać. Więc nieraz jak się wróci do domu, czy to z obozu, czy z treningu, to oprócz takiego normalnego przywitania, no to wiadomo, zaraz jest. Człowiek sobie chce na kanapie usiąść na chwilę odpocząć. Bez psa się nie da poleżeć, nie ma szans. Z tego, co mi żona właśnie opowiadała, no to nieraz jak są zawody, to też siedzi na kanapie, ogląda razem z nią, także to jest na pewno fajne. Trochę takiej prywaty jeszcze muszę. Rozmawiałem z twoją żoną Martą i stwierdziliśmy, że on by się spokojnie do kadry nadał. Tak, było takie zdjęcie, bo go Marta wyubierała w moją jakąś tam kurtkę z reklamami i całkiem mu to przypasowało, także jak najbardziej by się nadawał, chociaż no podejrzewam, że na obozach by nie było lekko z nim. Z tego względu, że on jednak jest przyzwyczajony do tego, że właśnie do człowieka za bardzo go tam za długo nie można zostawić samego. A wiadomo, że jak jest w miejscu, które zna, no to pójdzie spać i nie ma problemu, ale w obcym miejscu raczej by nie został za długo sam. Woda i piasek. Tak? Na twoim Instagramie twój film z domowego treningu. No i oczywiście sporo komentarzy, że tam więcej niż treningu to było głaskania psa. No tak, to tu jest właśnie taki towarzysz. Tak? Każdym razem jak trening robiłem przy domu, no to jednak to jest jego żywioł, bo coś się dzieje na tym podwórku, on musi wtedy pogonić, on musi sprawdzić, co się dzieje. Także też na rozgrzewkę biega ze mną. Później w treningu troszeczkę próbuje przeszkadzać, ale na szczęście tylko w przerwach. A jak jest ćwiczenie, to tam też było widać, że on po prostu znikał na chwilę, ale po ćwiczeniu 30 sekund on jest z powrotem, bo on już musi się przyjść właśnie pogłaskać. Towarzyska pina.